Dzień dobry. Witam serdecznie z Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Chciałbym Wam opowiedzieć teraz o legendach, czyli o legendzie o Juracie, Perkunie i o pięknym, aczkolwiek takim zapracowanym rybaku, który nie zwracał uwagi na codzienność, tylko łowił te ryby i łowił. Jest sporo legend na ten sam temat, ja wybrałem dla Was jedną z nich. Wieki temu w głębinach Morza Bałtyckiego wznosił się okazały bursztynowy pałac. Mieszkała w nim królowa Bałtyku Jurata. Była władczynią wszystkich morskich stworzeń, o które dbała z niezwykłą troskliwością. Otaczała opieką nawet najmniejsze stworzonka, żadnemu nie pozwalając robić krzywdy. Panowała mądrze i sprawiedliwie, dlatego poddani prawdziwie ją kochali. Pewnego dnia do Juraty przybyła jedna z ryb, donosząc, że nieopodal młody rybak codziennie zarzuca sieci i łowi. Królowa zawrzała z wściekłości. Morskie fale spieniły się, a wszyscy mieszkańcy morza, którzy znajdowali się w pobliżu, poukrywali się przed gniewem władczyni. Wzburzona Jurata przechadzała się po komnatach swego pałacu, głośno zastanawiając się, co począć z rybakiem. W końcu krzyknęła: wystarczy tego bezeceństwa, nie pozwolę dłużej uśmiercać ryb. Ten człowiek poniesie zasłużoną karę. Wspólnie z rusałkami obmyśliła sprytny plan. Morskie boginki miały oczarować rybaka swym śpiewem, zwabić go na głęboką wodę, a następnie utopić. Wkrótce wyruszyły w królewskim orszaku w cudownych bursztynowych łodziach. Ich śpiew niósł się daleko ku plaży, na której młody rybak rozwijał swe sieci. I kiedy uniósł głowę, stało się coś niezwykłego. Jurata nie mogła oderwać wzroku od jego urodziwej twarzy. Również on nie spuszczał z oczu pięknej królowej. Zakochali się w sobie bez pamięci i każdego wieczoru spotykali się na plaży. Jednak ich szczęście nie trwało długo. Władca piorunów Perkun nie mógł wybaczyć Juracie, że pokochała zwykłego śmiertelnika. Pewnej nocy cisnął w bursztynowy pałac jedną ze swych błyskawic. Ściany runęły, grzebiąc na zawsze królową Bałtyku. Zemsta Perkuna dosięgła również rybaka, który utonął w głębinach i tam, przykuty do skały, cierpi po dzień dzisiejszy. Zawsze, gdy na Bałtyku szaleje sztorm, wiatr niesie ku lądowi jego rozpaczliwe jęki, a fale wyrzucają na brzeg szczątki pałacu Juraty, kawałki bursztynu.